Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Seba i dziś będziemy zajmować się główną serią komiksową, czyli 20 ze... 23, przepraszam, zeszyt serii Star Wars, w którym to Charles Soul postanowił niczym Timothy Zahn ukazać nam geniusz imperialnego dowódcę, w tym przypadku komander Zary, która za pomocą jednego prostego, można by pomyśleć, planu rozwala niemal całą flotę rebeliancką i zostaje, powiedzmy, pokonana tylko i wyłącznie przez no może nie do końca zbieg okoliczności ale powiedziałbym coś, czego nie do końca, powiedzmy, przewidziała. Ponieważ nasza, wracamy powiedzmy do naszej głównej fabuły od tego samego punktu, z którym zaczęliśmy. Eee, od którym zaczęliśmy w poprzednim zeszycie, a dokładnie rzecz kiedy jej samotny statek, powiedzmy nad planetą Panisia, staje przeciwko sporej flocie rebelianckiej. No i najpierw, pierwszy oka, nasza imperialna część nie ma absolutnie szans. Jednak przez cały zeszyt jesteśmy świadkami no niemalże genialnego powiedzmy planu Commander Zary, ponieważ na samej planecie znajduje się jeszcze nie zebrana w całość jedna z flot rebelianckich. Oni potrzebują czasu, żeby powiedzmy wlecieć w przestrzeń, więc na co wpada Nasza pani imperialna, mianowicie próbuje zanurkować na powierzchnię planety, żeby zmusić do pościgu rebeliantów znajdujących się na orbicie, e, i kiedy ci rebelianci, powiedzmy, wchodzą za nią w pościg, strzela do nich z dział jonowych, e, które to całkowicie, powiedzmy, blokują czy wyłączają na chwilę statki rebelianckie, które zaczynają spadać w przestrzeń, powiedzmy na, powierz powiedzmy, na powierzchnię planety. Jednocześnie statek imperialny cały czas leci w tym kierunku. Z tą różnicą, że rebelianci w ostatniej chwili ewakuują te statki, które rzekomo bezsilnie lecą w przestrzeń, powiedzmy, czy są przyciągane przez grawitację, i jednocześnie próbują je zestrzelić czy zniszczyć, żeby zminimalizować straty, a sam statek imperialny w ostatniej możliwej chwili startuje, czy też odbija się w pewien sposób od powierzchni planety, paląc za pomocą swoich silników całą flotę, która znajduje się, powiedzmy, na Ziemi planety. Jednocześnie jednak, oczywiście, kiedy wracał na orbitę oddział Kessa Damerona, który przyleciał ratować swoją żonę w misji niemal samobójczej, wysadza w powietrze reaktor statku imperialnego, który ostatecznie spada na powierzchnię planety, dzięki czemu resztki floty rebelianckiej udaje im się przeżyć. Natomiast na samym końcu widzimy, że sama komentarz Zana przeżyła i wyzywa Leje na pojedynek w pewien sposób na powierzchni planety, co jest nawiązaniem do poprzednich, um, poprzednich arków. Historyczne, gdzie ona, rzeczywiście, e, gdzie ona rzeczywiście miała takie bardzo, powiedzmy, prywatne podejście do Lei, za śmierć, oczywiście, Tarkina. No i generalnie rzecz ujmując, e, cała ta bitwa jest, jest sprytna, ok? Ale mam z nią problem na zasadzie pierwszej trylogii Timothy'ego Zana, gdzie plan ten jest. Może nie tyle przesadzone ze względu na ubergeniusz, tak jak w tamtym przypadku było Trauna, ale na pewne mocne naginanie praw rządzących się tymi gwiezdnymi wojnami do pewnego, powiedziałbym, stopnia. Ponieważ ciężko jest mi uwierzyć, że. Idealnie, z, y, przy, główny zarzut jaki jest mój do tego, że flota rebeliancka, która podleciała powiedzmy za Commander Zarą i zostaje ostrzelana przez działa jonowe, zostaje włączona całkowicie do tego stopnia, że po prostu staje się gigantycznymi pociskami, które lecą, powiedzmy, na, na powierzchnię planety. To to jest po prostu dla mnie już w pewien sposób naciągane. Jasne, widzieliśmy to w Łotrze 1, gdzie rebelianci, powiedzmy, ogłuszyli statek, nazwijmy to, ogłuszyli statek imperialny i użyli go, żeby ściąć drugi. Jakby jest to w pewien sposób udokumentowane, ale tutaj jest mi to ciężko po prostu kupić, żeby aż tak całkowicie to zadziałało w tak szybki sposób. Również sam motyw tego, że statek imperialny w ostatniej chwili na tyle powiedzmy startuje w powietrze, że wypala swoimi tylnymi silnikami wszystko, co jest na ziemi, też jest dosyć w pewien sposób naciągane. Ale to wszystko w jakiś sposób e, byłbym w stanie jeszcze kupić. Tylko ogólnie boli mnie fakt tego, że Charles Soul za pomocą tej serii komiksowej... Praktycznie doprowadza do anihilacji rebelii. Biorąc pod uwagę, że w poprzednich zeszytach dosyć mocno było nam zaznaczane, że wszystkie pozostałe floty zostały zniszczone, że to co tutaj widzimy to jest powiedzmy resztka rebelii, w trakcie tej bitwy rebelianci tracą jakąś połowę, jak nie więcej statków i rzeczywiście ich zostaje niewielka, niewielka garstka i... No, no, ciężko jest mi powiedzieć, że to jest w jakiś sposób pasujące dla mnie, biorąc pod uwagę, że za jakieś kilka miesięcy odbędzie się bitwa na Endor i, i co? I cała flota rebeliancka będzie znajdowała się e, nad Endorem, no, według tego komiksu tak to wygląda. No i jest to. Znaczy, przyjemne jest to, że rzeczywiście dostajemy znaczącą bitwę, jeżeli chodzi o ten konflikt, e, która jest rozpisana w porządny sposób, tak? Można mieć uwagi do tego planu, ale jak najbardziej e, jest ona. Jest ona w pewien sposób no, wyjaśniona, tak, może być naciągana, ale jest wyjaśniona, ale jest, no, mam to mieszane uczucia, po prostu, najzwyczajniej w świecie i jestem ciekaw, jak mimo wszystko rozegra się ostateczne spotkanie komandor Zary, Zary z, e, z Leją na powierzchni samej planety. Tak więc no nie jest szałowo, ale jest przynajmniej chociaż w jakiś sposób intrygująco. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia wkrótce następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!